cześć. Dzisiaj postanowiłem, że nagram dla Was, to znaczy dla początkujących operatorów, poradnik, jak zacząć w ogóle przygodę ze spychem, jak zacząć na nim pracować, żeby nie robić głupich błędów. Także przejdźmy do dzieła. Mamy teraz na wprost siebie chałtkę. Jeszcze zanim zaczniemy tylko, to pamiętajcie, że połową sukcesu jest dobrze ustawić sobie fotel oraz tutaj w podłokietniki, żebyście po prostu raz, że się nie męczyli, a dwa, że musicie dobrze czuć maszynę. Tutaj czucie kręgosłupa jest bardzo, bardzo wskazane. Bo dzięki temu ten wasz wewnętrzny żyroskop musi wam pomagać w poziomowaniu maszyny. Jeżeli zaczynamy, to kładziemy lemierz płasko na ziemi. Nie robimy czegoś takiego, że podnosimy maszynę i dopiero się wgryzamy. Tylko zaczynamy od płaskiego, pomału ruszamy. Nie zaczynajcie od razu, nie wiem, z trzeciego biegu i na pełnej mocy. No po prostu nie ma to sensu, bo póki spych nie ma obciążonego lemiesza, to on będzie podskakiwał. Tak, zobaczcie, pomału zaczynamy. Jedziemy, coś tam już się nabiera. I przyspieszamy. Cały czas jedziemy. Musicie reagować na to, co się dzieje z maszyną, tak? Bo ona będzie delikatnie sobie falowała i trzeba po prostu ruszyć trochę lemieszem, bo jak puścicie ją w falę, to już z niej nie wyjdziecie. Ona będzie robiła takie hopki cały czas. Znaczy, cały czas pchamy. Teraz za szybko nie jadę ze względu na to, że nie mam dużo na lemieszu. Zobaczcie, po jednym takim przejeździe jest już w miarę równo. Zaczynamy jeszcze raz. Płasko na ziemi. I jedziemy. Teraz nabierzemy więcej. Pokażę Wam potem, co zrobić z materiałem, który nam ucieka po bokach. Znaczy, teraz już mamy dużo nabrane. Teraz spycharka jest bardziej obciążona i łatwiej się ją prowadzi. Też musicie kontrolować ją w ten sposób, żeby pracować na tak jakby granicy poślizgu gąsienic, żeby one jeszcze nie zaczęły się kopać, a po prostu pchać w ten sposób jak najwięcej materiału, bo no nie ma sensu, żebyście pchali po potaczce, tak, i palili przy tym 20 litrów. Zobaczcie, ja ją teraz puściłem, ona jest obciążona i ona sama idzie. Wymaga oczywiście też trochę praktyki, ale wiadomo, nikt od razu nie urodził się zajebistym operatorem. Widzicie teraz do przodu, jaki mamy ładny ślad? Teraz co robimy z materiałem, który jest po bokach?
możemy, jeżeli nie chcecie, żeby wam się rozprzestrzenił strasznie, no to skosujecie pług. Pług, lemierz. Jak kto woli. Więc tak, jeżeli nie chcecie, żeby się rozprzestrzeniał, to go z powrotem nakierunkowujecie. Jedziemy, spychamy go tak, żeby wypadał nam z powrotem w koryto, w którym chcemy wypychać materiał. Przekręcamy się na drugą stronę. Dajcie się też spychowi zatrzymać lub wytracić większą prędkość i dopiero wtedy przełączajcie kierunek jazdy. Teraz mamy przed sobą wałek. Tak zrobiliśmy z jednej strony, z drugiej strony i znowu spychamy środkiem. Na początku waszej kariery proponuję pchać na pierwszym biegu. Na drugim to jak już nabierzecie trochę doświadczenia i będziecie mieli już w miarę równy teren. No i też jeżeli nie macie zbyt dużo na lemieszu. Im wyższy bieg, tym maszyna jest słabsza. Jeżeli dojeżdżacie tak jak teraz, dojeżdżam na hałdzie do końca, to pamiętajcie, że materiał spychamy materiałem, czyli podjeżdżamy, tam już miałem wcześniej i zobaczcie, i napychamy. Poszedł materiał, on się tam teraz zsunął, dlatego napychamy materiał materiałem, żebyśmy my z pychem nie zjechali czasem na dół. Jeżeli by się zdarzyło, że będziecie mieli taką już akcję, że spadacie w dół, to ustawiajcie się lemieszem do kierunku, w który lecicie. Gorsza opcja to jest na boku hałdy. Jeżeli potrzebujecie, tak jak tutaj mam teraz duży wałek i chciałbym poszerzyć sobie hałdę, to ja to robię przeważnie tak, że pług na bok i tak jak podczas odśnieżania w zimę. Zobaczcie, cały czas materiał idzie w bok. Dzięki temu poszerza nam się hałda. I też, jeżeli macie spycha na wąskich gąsienicach, to no jest to trochę mniej wskazane. Ze względu na to, że szerokie gąsienice są dużo lepsze, bo wywierają mniejszy nacisk na podłoże. A tutaj mamy luźny materiał. W każdej chwili mogłoby się to nam obsunąć.
kolejna rzecz, którą jeszcze Wam pokażę. Jeżeli mamy takie małe wałeczki, zostają te warkoczyki, to nie ma sensu, żebyśmy je spychali. Tak, jeżeli mamy, powiedzmy, płaski teren, tak jak tam, i chcemy, żeby to ładnie wyglądało, to na powrocie przeważnie to robimy. Tak, podepchaliśmy materiał do przodu i wracając, delikatnie się przestawiamy, tak żeby gąsienicą zajeżdżać ten wałeczek. Zobaczcie. Mamy tutaj wałeczek, rozjedziemy go gąsienicą i cała masa spycharki już po prostu wgniecie go. Widzicie? Z tyłu. I wałeczka nie ma. I w miarę ładnie to teraz wygląda. Oczywiście nie robię tutaj na super równo, bo to nie ma sensu na hałdzie, gdzie mi cały czas dowożą materiału. W przypadku jeszcze, kiedy robicie na równo teren, starajcie się nie skręcać mocno, czyli w ten sposób. Teraz odjadę i pokażę Wam, co się stało. Widzicie, wszystko jest poryte. Jeżeli ktoś jest masochistą i lubi potem po sobie poprawiać, to ok. Ale głównie staramy się tak nie robić. Chyba że macie możliwość wjechania na jakąś górkę, którą zaraz będziecie spychać. Czyli powiedzmy tak jak tutaj teraz. Ja wjadę tutaj. Wiem, że w tym miejscu nic nie będę robił. Nie potrzebuję tutaj mieć super równo i mogę skręcać jak chcę, lub zaraz będę to spychał, no to wtedy skręcam. Raczej staramy się delikatnie skręcać, bo pamiętajcie, że to jest duża, duża masa tych spycharek. Gąsienice też są dosyć ostre. Tutaj zobaczcie, te płetwy, one po prostu wyrzucają materiał spod nas. Spych ma bardzo dużą siłę uciągu na gąsienicach. I staramy się tak delikatnie skręcać. Czasami nawet na kilka razy można do przodu troszkę, potem do tyłu wycofać. Trochę inaczej to już wygląda. Następna rzecz. Jeżeli chcecie zagłaskać materiał, bo pamiętajcie, że spycharka nie tylko pcha do przodu, ale może też materiał zaciągnąć do tyłu. Czyli opuszczamy lemierz na ziemię, płasko. W tym momencie uruchamiamy pływaka. Puszczamy go, dajemy do tyłu, ja preferuję na pełnym gazie, można robić też to powoli. I zobaczcie, mamy materiał ładnie ściągnięty, jest przerównane, nie jest to super równo, ale pozwala na przykład na to, żebyście mogli zrobić sobie taką jakby platformę startową, bo jak startujecie z równego spychem, to i potem równo zaczynacie robić. Następna taka rzecz, jeżeli właśnie jeszcze wracając do tego zaciągania do tyłu, pamiętajcie, że jeżeli ciągniecie ten materiał, to zawsze trochę pod spodem zostanie i musicie w końcowej fazie podciągnąć delikatnie lemierz, żeby ten materiał delikatnie wyszedł, tak z centymetr, i go rozciągnąć jeszcze troszkę. Jeżeli zdarzy Wam się grzebnąć dołek, czyli jedziecie, spychamy i zrobimy nagle jakoś, o, dołek nam wyszedł.
to nie wjeżdżamy już w niego. Widzicie, mamy dołeczek. Nie wjeżdżamy w niego, tylko jedziemy do przodu. Zgarniamy z powrotem to, co tam napchaliśmy. Ten materiał z powrotem w ten dołek wkładamy. I jedziemy dalej. Pamiętajcie, że spych nie lubi wybaczać błędów. I to, jak zrobicie podłoże przed sobą, lemieszem, to tak potem wam idzie maszyna. Jeżeli krzywo zaczniecie robić, maszyna idzie krzywo. Zaraz spróbuję wam też pokazać, jak wygląda, kiedy to zaczyna spych po prostu skakać jak zając. Jeżeli macie jakieś takie przełamania mocne, też ujmijcie sobie gazu, żebyście się nie katapultowali z fotela. Czyli powiedzmy, tak jak widziałem, że niektórzy robią, czyli mają, nie mają nic na lemieszu, trzeci bieg, zaczynają jechać i chcą w ten sposób równać. I to się dzieje. Jeżeli nie masz wyczucia. Widzicie, znowu zaciągnąłem to do tyłu. Jest to z powrotem przerównane. Czy uda mi się wywołać te zajęcze skoki, bo po prostu niektórzy umieją to robić notorycznie, ja nie za bardzo. Nie wiem, czy się uda go rozbujać. Sorry, chyba nie umiem robić krzywo. Chociaż może... O, właśnie udało mi się go rozbujać. Widzicie, jak on skacze? Spójrzcie na lemieszu, co się dzieje. A teraz... Teraz nie będzie tego widać, dlatego muszę wyjść ze spycha, żeby wam to pokazać. Spójrzcie, teraz mamy takie skoki. Nie, to nie jest żadne zbieranie grzebieniowe ani nic takiego. To jest po prostu rozbujanie spycha. Dążymy do tego, żeby to wyglądało w ten sposób, na płasko, niż do takich fal Dunaju. Co robimy w przypadku, kiedy nam się już zacznie bujać? To samo, co wam przed chwilą pokazałem. Czyli bierzemy materiał, ściągamy z powrotem. Po prostu musicie się cofnąć do tego momentu, kiedy jeszcze mieliście dobrze. I zacząć od nowa, bo no nic z tego nie będzie. Musicie mieć naprawdę dobre wyczucie, żeby potem spycha wyprowadzić z tego falowania. Zobaczcie, teraz podciągamy delikatnie. No już tych fal tak nie ma. Wykręcamy pomalutku.
tutaj jest jeszcze taki wałeczek, to od razu możemy gąsienicą rozjechać. Pamiętajcie, że z pychem możemy równać właśnie nie tylko samym lemieszem, ale i gąsienicą, jak są jakieś małe dołeczki czy coś takiego, bo z pych swoją masą to ugniecie. Teraz sprawa taka, jeżeli macie hałdę i potrzebujecie ją przemieścić, nie macie za bardzo, nie wiem, możliwości wjechania na nią, potrzebujecie ją z boku podbierać, bo najwygodniej to wiadomo, wjechać na hałdę i wtedy od góry cały czas pchać materiał, pchać i robić go w tunelu. A jeżeli podbieracie z boku, to nie robimy czegoś takiego, że wjadę tak, o, i co dalej? Nie siłujemy się z tym. Po prostu jedziemy i delikatnie zaczynamy tak jakby skrować tą krawędź. Lemierz i tak nam się zapełni. Jeżeli macie krótką hałdę, no to możemy zawsze cofnąć i delikatnie znowu się z 10 cm wgryźć i żeby mieć cały lemierz od nowa. A tak to zobaczcie, już mi się nabiera. Krótki odcinek, niewiele lemieszem wgryzam się. A już ile jest na lemieszu? Widzicie? I już jest pełny praktycznie. Hałda się obsuwa sama, nic na was nie leci. Żebyście nie stworzyli sobie pionowej ściany, bo wtedy no, może być trochę kiepsko przy materiale innym niż piasek, tak? Jeżeli to będzie glina. Jeszcze jedna taka rzecz. Jeżeli dużo tego materiału wam się zaczyna obsypywać i spych zaczyna wam się podnosić, to w tym momencie wgryzacie się bardziej, przechylacie lemierz, żeby on robił dołeczek zaraz pod hałdą i wtedy ten materiał, który się obsypuje, zsuwa się do tego dołeczka, a spych idzie wam dalej prosto, bo już zaczyna wtedy jechać po tym świeżo zsypanym materiale. Widzicie? I cały czas się obsuwa. I macie cały czas dostawę materiału. Cały czas możecie korzystać praktycznie z tego samego koryta, żeby wypchać materiał gdzieś dużo dalej. Oczywiście jest to mało opłacalne, ale no niestety często się tak robi, że materiał macie gdzieś schałdowany i potrzebujecie go rozepchać na powiedzmy 200 metrów dalej. Trzeba usypać jakąś warstwę na nasypie czy coś takiego. Pamiętajcie, nie zaczynamy od razu z grubej rury, tylko pomalutku, bo jesteście dopiero w trakcie nauki, więc nikt nie, myślę, że nie będzie wymagał, żeby od razu były nie wiadomo jakie metry i nie wiadomo co, ale zachowując po prostu na początku startowania z nabieraniem ziemi małą prędkość i kontrolując to, co robicie, będziecie widzieli efekty swojej pracy. Nie będziecie 50 razy robić jednej rzeczy, bo no możecie po prostu z jednym placykiem tak 10 na 10 bawić się tydzień czasu i wraz go nie zrobicie, a robiąc go wolniej, a dokładniej, no zrobicie go powiedzmy w ciągu, nie wiem, pół godziny. Że będzie wychuchany, będzie można wjechać powiedzmy za gęszczarką czy walcem, zagęścić to i macie ładną powierzchnię. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie, ponieważ był czas na zmianę baterii. Także tak, pamiętajcie właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. To wam pomoże w pracy dużo, ułatwi wam życie.
Nie stresujcie się, jeżeli wam nie wychodzi, bo no spych jest specyficzną maszyną. I po prostu do tego trzeba dużo czasu, żeby się tego nauczyć. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą wam szybciej osiągnąć lepszą jakość wykonywania pracy. Żebyście byli też sami zadowoleni z jej wyników. Teraz jeszcze zagłaskamy te dziury, które zrobiliśmy wcześniej, skręcając w miejscu. Właśnie, jeszcze propos, tak jak teraz widzicie, zrobiła się rysa. To znaczy, że gdzieś tam jest kamień albo jakiś patyk czy coś takiego, co nam po prostu rysuje powierzchnię. No, jaki jest na to sposób? Ja przeważnie, jak widzę, że zaczyna się rysować, albo wracam, czyli daję do tyłu, napycham trochę tego materiału z powrotem i staram się zobaczyć, gdzie jest ten przedmiot, który nam rysuje. Jeżeli go nie widzę, nie mogę go wyhaczyć, bo może być na przykład to duży kamień, to wtedy robimy tak, że ja przynajmniej przechylam sobie lemierz, podjeżdżam do niego samym narożnikiem i wtedy go sobie tak wypycham do góry w ten sposób. I potem go gdzieś tam spycham na bok, żeby nie przeszkadzał dalej. Możemy też zrobić tak, że po prostu w trakcie cofania delikatnie zaczynamy unosić lemierz i on też gdzieś tam nam w końcu spod niego wyskoczy. O, akurat jest tutaj. Widzicie? To nam zrobiło tą rysę. To jest takiej wielkości beton. Pamiętajcie też, że jeżeli robicie hałdę, to musicie robić ją w jednym poziomie, żeby prawa i lewa strona była powiedzmy tak na tej samej wysokości, tak żeby nie było żadnych przechyłów, bo czteroośki jak będą cofały, zrobicie gdzieś krzywo, zacznie kiprować, to może go po prostu położyć na bok. Bo nie oszukujmy się, czasy, kiedy było dużo doświadczonych kierowców i operatorów minęło, bo to już w większości są ludzie starzy, którzy są na emeryturach. I teraz my młodzi musimy zająć się tą całą budowlanką w Polsce. Także nawet młodzi kierowcy, widziałem takich, nie zdają sobie sprawy, że sypiąc materiał pod kątem, po prostu mogą przewrócić sprzęt. Dlatego robimy równo z pychem, żeby ułatwić im tą pracę, żeby nic się nie stało. Jeżeli wam materiał się podobał, to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam też na profil na Facebooku pod tą samą nazwą, na Instagrama. Doświadczeni operatorzy, jeżeli mają coś jeszcze do przekazania, też niech wpiszą to w komentarzach. Zawsze kolejne rady są bardzo cenne. No nie chcemy po prostu, żeby coś się działo, żeby każdy, nie wiem, partolił robotę. Także pomagajmy sobie wzajemnie. To do następnego odcinka.